Jazda na rowerze jest przyjazna dla środowiska, ale wycinka drzew, żeby tę jazdę ułatwić, już nie bardzo. Budowa drogi rowerowej w Gliwicach zaczęła się od usunięcia drzew i to na długim odcinku. Jednak bez wycinki nie udałoby się połączyć dzielnic z popularnym kąpieliskiem. Dlatego rowerzyści mimo wszystko są za. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj kończy się tutaj, ale w niedalekiej przyszłości w tym samym miejscu będzie się zaczynała. Mowa o drodze rowerowej, która właśnie zaczęła powstawać w Gliwicach. Niektórzy uważają, że to będzie zbyt kosztowna inwestycja i nie chodzi tu o pieniądze, tylko o wycinanie drzew. Nieczęsto powstaje tak długi odcinek drogi rowerowej jednocześnie. Wzdłuż ulicy Toszeckiej wybudowana zostanie łącznie 5-kilometrowa infrastruktura. Dzięki temu, żeby dojechać do popularnego kąpieliska w Czechowicach, nie trzeba będzie już korzystać z pobocza. Bez wycinki drzew nowa droga nie mogłaby powstać. Żeby ta powstająca infrastruktura była zgodna z przepisami i standardami rowerowymi. I ja i my wszyscy bardzo ubolewamy, że ta wycinka była konieczna. Natomiast każdy inny przebieg przez Las Łabęcki wymagałby również wycinki w podobnym rozmiarze. Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice popiera ten projekt i konsultowało go na każdym etapie. Nowe, w większości rowerowo-piesze połączenie skomunikuje z Czechowicami dzielnice Kopernik i Łabędy. Ulicą Toszecką obecnie nie wszyscy dojadą do jeziora, bo nie jest tu zbyt bezpiecznie. Przejeżdżają tędy setki samochodów. W trakcie prac wyciętych zostanie co najmniej 180 drzew, ale dokładna liczba nie jest jeszcze znana. Infrastruktura dla rowerzystów powstaje na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nasi pracownicy, którzy nadzorują tą inwestycję, na bieżąco jeżdżą w teren, sprawdzają, z wykonawcą dogadują, jak można by ewentualnie ominąć kolejne jakieś drzewa. No i w ten sposób już kilka drzew zostało uratowanych. W zamian ma zostać nasadzonych 220 drzew. Droga rowerowa za ponad 32 miliony złotych ma być gotowa pod koniec tego roku. Jednak niewykluczone, że jeszcze w sezonie letnim uda się zakończyć większość prac.